Panie dyrektorze, no proszę nas tutaj wprowadzić, bo sytuacja zmieniła się diametralnie. Tych zakażeń mamy o wiele więcej. Jak sytuacja w ogóle u nas wygląda w powiecie nowodworskim? Sytuacja w powiecie nowodworskim rzeczywiście w ostatnim okresie 2 tygodni była bardzo dynamiczna. Muszę powiedzieć, no, że tak jak wszędzie w kraju, nie jesteśmy wyjątkiem jakimś. W całym kraju notujemy dużą zwyżkę zachorowań, niestety w naszym powiecie też. I na tą chwilę tych potwierdzonych przypadków mamy 71. Niestety mamy również już zanotowane na dzień dzisiejszy 4 zgony pacjentów, którzy mieli stwierdzony COVID-19. No, wszystkie te osoby były osobami starszymi z dużą ilością chorób towarzyszących, natomiast tak musimy je ująć i zaraportować. Co się też zmieniło? No, również to, że mamy 2 oficjalne ogniska zachorowania. Ogniska, czyli takie miejsca niezwiązane z domownikami, gdzie doszło do transmisji na dość dużą skalę. Takim ogniskiem pierwszym było wesele, które się odbywało w naszym powiecie na początku miesiąca, czy pod koniec poprzedniego miesiąca. Połączone jest z przedszkolem, w sumie 10 stwierdzonych przypadków. No i drugie takie ognisko to jest niepubliczny dom seniora. Kwalifikujemy tak jak DPS. Niestety 21 potwierdzonych przypadków, zarówno pensjonariusze, jak i personel. No już same te liczby 31 pokazują, skąd ta zwyżka. Oprócz tego mamy też pojedyncze przypadki. Gdyby to były tylko te pojedyncze przypadki, no to z tych 20 paru zachorowań dobilibyśmy do 30, no w tej chwili mamy 71. Ciągle nieodgadnionym dla nas jest, jakie cechy biologiczne człowieka decydują o tym, jak on to przechodzi. Znamy sytuacje rodzinne, gdzie jeden współmałżonek jest wysoce objawowy, wymaga hospitalizacji, a drugi współmałżonek jest w ogóle bezobjawowy, a dziecko z nimi zamieszkujące w ogóle nie zachorowuje. Tak więc tutaj nie ma żadnej zasady, a jeżeli jest, to my jej po prostu jeszcze nie znamy. Wszyscy w żółtej strefie musimy zmierzyć się z pewnymi ograniczeniami. One dla większości mieszkańców nie są chyba szczególnie uciążliwe. One dotyczą mniejszej liczby osób na metr kwadratowy w siłowniach, kinach, teatrach. Nie mamy aż tak dużo takich obiektów w naszym powiecie. Żółta strefa to mniejsza liczba osób na weselach. Gdyby to była moja własna ocena, nie wiem, czy powinienem oceniać prawo, które wykonujemy, bo administracja jest od tego, żeby je wykonywać, ale moim zdaniem te limity, które dziś dotyczą wesel, doświadczenie trochę pokazuje i tak są bardzo delikatne. Niestety nie tylko w naszym powiecie, ale wesela okazały się w ostatnim czasie pierwszym, najbardziej korzystnym dla wirusa miejscem transmisji. Od najbliższej soboty w strefie żółtej również będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust także na świeżym powietrzu. Ale te przepisy dopiero wejdą. Nie jest tajemnicą, że minister zdrowia zapowiada obostrzenie regulacji. No, póki one nie ujrzały jeszcze światła dziennego, nie możemy mówić o szczegółach. Oczywiście nie cieszy nas to, że jesteśmy w strefie żółtej. Przez wiele miesięcy udawało nam się tego unikać. Jest to spowodowane również tym, że zakwalifikowanie do poszczególnych stref odbywa się, przeliczając liczbę chorych i dynamikę zachorowań w krótkim czasie na liczbę mieszkańców, a my jesteśmy powiatem o bardzo małej liczbie mieszkańców w porównaniu z powiatami, które mają 100, 200, 300 tysięcy. Niestety do żółtej strefy w związku z tym przy tych ogniskach i przy tej dynamice
z 20 zachorowań na 70 zachorowań trafiliśmy. Jakie będą jeszcze w związku z tym dalej obostrzenia, no to będziemy mogli mówić o tym w momencie, w którym one ujrzą światło dzienne. Natomiast no, należy się ich spodziewać niewątpliwie. A jak sytuacja wygląda w szkole? Na tą chwilę jest stabilna? Na tą chwilę sytuację w szkołach mamy stabilną. Do naszego organu nie wpływały do tej pory wnioski o nauczanie hybrydowe czy o zamknięcie szkół. No i oby tak było jak najdłużej. Dziękuję. Ja również.